Cześć, słuchajcie, przed nami dwa najbardziej ekscytujące odcinki. Jednocześnie to będą dwa ostatnie odcinki. Teraz tak, zaczynamy, słuchajcie, od tego. Pokażę wam, jak wyretuszować nasze obiekty z gipsu. Później sobie porozmawiamy znowu o naszej kompozycji rysunkowej, która jest za mną. Podejmiemy decyzję, ja podejmę decyzję, co w tym wypadku będę chciał wystawić. Opowiem wam o selekcji, opowiem wam o tym, jak przygotować te obiekty do ekspozycji. Słuchajcie, więc teraz tak, najfajniejsze przed nami, musimy jeszcze tylko wyretuszować sobie obiekty z gipsu. Za chwilę przestawiam kamerę, tak zrobimy, zrobię tak, żebyście tutaj sobie wszystko ładnie mogli zaobserwować. No to startujemy. Cześć, jestem z powrotem, kamera ustawiona. Słuchajcie, ważna sprawa, tak jak mówiłem ostatnio, nie zapominamy o okularach. No i teraz tak, musimy się przyjrzeć temu, co tutaj mamy. Mamy formę, mamy odlew i kolejną formę. Tak jak wam mówiłem, ja zdecydowałem, że te trzy obiekty zostają w takiej, zostają nietknięte. I teraz tak, ja tylko je pomaluję. Nic z nim nie będę robił, chcę, żeby one były takie surowe. Jeżeli chodzi o retusz, to zajmiemy się tutaj troszkę sercem, bo teraz tak, tu jak się przyjrzycie, zobaczcie, tutaj jest pełno jakichś takich pęcherzyków powietrza. To bardzo często zdarza się na początku. Ja specjalnie w ten sposób to przygotowałem ten odlew, żebyście widzieli potencjalne błędy. Albo nawet nie tyle błędy, co no po prostu te pierwsze doświadczenia z gipsem najczęściej tak się kończą. I teraz tak, żeby wyretuszować tego typu dziury, potrzebujemy wodę. No i potrzebujemy trochę gipsu. Pierwsze co robimy, to musimy troszkę sobie zwilżyć ten nasz obiekt. Niech on sobie ten gips, on musi trochę napić się wody, żeby się skleił z poprzednim. Nie z poprzednim, co ja gadam, z tym, z którym tutaj rozrobię. I teraz tak, ważna sprawa. Gips do retuszu rozrabiamy w ten sposób, że wlewamy troszeczkę wody. Naprawdę, zobaczcie, to jest niewielka ilość wody i taką robimy tutaj z boku tej wody, robimy taką górę z gipsu. Nie mieszamy tego, będziemy mieszać sobie na bieżąco taką ilość, jaką potrzebujemy. O, zobaczcie, wygląda to w ten sposób, że jest trochę gipsu i woda, nie? I teraz ja potrzebuję, potrzebuję tyle tego gipsu. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. O, i takim gipsem, słuchajcie, zaklejamy te wszystkie dziury. O, widzicie? Można nałożyć, ja tu mam swoje takie narzędzie, ale naprawdę czymkolwiek, nawet patykiem, to jest jakaś chińska pałeczka chyba. O, i zaklejamy. I to nam powoduje, że nasz obiekt, o, widzicie? To się nazywa retusz właśnie. No i teraz musimy te wszystkie dziury pozaklejać. Oczywiście to jest kwestia decyzji, które zaklejamy, czy w ogóle zaklejamy, ale według sztuki rzeźbiarskiej właśnie wykonuje się to w ten sposób. O. I znowu zobaczcie, widzicie? Tu jest woda, tu jest gips. Biorę tylko dosłownie odrobinę. No to jeszcze mamy jakieś, słuchajcie, zostały nam resztki formy, o. No, tutaj tak samo jakieś dziury. Zaklejamy, rozcieramy i zobaczcie, jest piękna rzeźba powstaje. Tu musimy troszkę spłukać, żeby utrzymywać wilgotność.
Widzicie? I to mamy już ładnie wyretuszowane. Nie ma bąbli. Tutaj jest teraz druga strona do wyretuszowania. Co właśnie za chwilę zrobię. Usikamy. Niech to gips napije się wody. O, jedziemy dalej. O, bardzo proszę. O, widzicie? I nam te nasze wszystkie dziury znikają. Później to można szlifować, tam skrobać, szlifować, wycinać w tym, co tam się chce, ale mi zależy na tym, żeby to serce było jak najbardziej takie właśnie surowe. To samo tutaj ten szew, widzicie? To jest pozostałość, jak pamiętacie, po złączeniu formy. Ja zdecydowałem go zostawić, tylko na jednym tutaj fragmencie pokażę Wam, jak to usunąć. O. Można to tutaj zwyczajnie w świecie wyskrobać. Kawałkiem, nie wiem, noża. O, widzicie? Po prostu wyskrobujemy taki szef. I tyle. Cała filozofia. O. Przyjąć troszkę tego gipsu. O. O, już. Drugą sprawą jest podkreślenie tych żyłek. One mi się bardzo podobają. Ja bym chciał, żeby one były jeszcze bardziej widoczne. Dlatego je tutaj troszeczkę podskrobię, żeby to kontrast zwiększyć, wiecie? O. Samo z tej strony. O. I tutaj się robi większe, bardziej światło łapie. Tu jeszcze możemy troszkę podskrobać. O. Kolejną sprawą, która mi się nie podoba z kolei, to jest otwór. Ten otwór powstał po wlewaniu gipsu, dlatego tu zobaczcie, mam jeszcze taką resztkę. Ten gips mi tutaj ładnie ten i tym gipsem zaklejam. Gipsem zaklejam właśnie ten otwór. O. Najpierw zaczynamy od krawędzi. Widzicie? Teraz sobie to elegancko. Powolutku zaklejamy cały otwór. To troszkę przestawimy tak. O, widzicie? I przy pomocy tego gipsu, zobaczcie, już nie ma dziury. Tu są jakieś tam, możemy to jeszcze wyretuszować sobie troszeczkę tu. O. No i czekamy, jak to nam zwiąże. Mamy taką rzeźbę. Dobra. Gips sobie. Teraz tak, ta rzeźba nam tutaj stygnie. O, widzicie?
Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Można trochę to przypnąć. O. Tu to samo. Dobra, i to już jest element przygotowany do obróbki, do wystawy. Tutaj mamy taką sytuację, słuchajcie, troszkę. Jednak zmieniłem zdanie, jednak tutaj te większe dziury zalepię. O, żeby nie było takiego sita. O. O, widzicie? To jest taki bardzo szybki, wstępny retusz tak naprawdę, bo bez szlifowania, bez polerowania tego gipsu. Naprawdę technik obróbki jest bardzo dużo. My się skupiamy na tych najprostszych, najbardziej podstawowych. O, widzicie, to jest moja ręka. To jest odlew mojej ręki. A to jest forma z mojej lewej ręki z kolei. Dobra. Jeżeli chodzi o rzeźby, to na tyle. Niech to sobie wyschnie. W następnym odcinku będziemy je barwić i po prostu budować wystawę. To nastąpi lada moment. To chcę, żeby te dwa odcinki były jeden po drugim, z tego względu, żeby się zobaczyli ten najważniejszy proces w całym tym przygotowaniu. Jakby finalnego odcinka, którym jest zaprezentowanie tego w odpowiedniej kompozycji na ścianie. Dobra, teraz jeszcze raz. Przestawiam kamerę i zajmujemy się rysunkiem. Dobra, mamy tutaj te gipsy. Gipsy na razie idą na bok. Niech to sobie schnie. Dobra, teraz moi drodzy, tak, kurde są niepotrzebne. O co chodzi z tym naszym rysunkiem? Tutaj pamiętacie, mamy linię serca. Ja celowo nie domontuję stołu, bo za chwilę będę na nim wycinał, więc to jest ta linia serca. I ten poziom to naszej całej tutaj pracy jest dla mnie najważniejszy. Chcę zachować ten cały długi odcinek rysunku. Dlatego wymyśliłem sobie taki sposób, że nakleimy taśmę i odetnę to po prostu nożyczkami. Przeniosę tutaj na stół i tu już będziemy sobie dalej to przygotowywać. O, ale mi zależy właśnie na, powiedzmy, od tej strony. O, na tej części najbardziej. I jedziemy teraz tutaj.
teraz tak, po co ja to zrobiłem? Słuchajcie, zrobiłem to po to, żeby taśma, którą nakleiłem, przytrzymała nam te wszystkie ruchome części, bo jeżeli ja to odetnę w tym miejscu na przykład, to to nam spadnie, za chwilę zobaczycie. Więc wycinam te fragmenty, przenoszę na stół, będziemy obrabiać dalej i zobaczymy, którą jeszcze kompozycję warto byłoby wyciąć z tego wszystkiego. Ja myślę, że jeszcze tutaj mi się ten kawałek podoba. Dwa takie będą poziome rysunki. Oprócz tego ten fragment jest fajny. Też robimy to samo. Oklejamy go sobie taśmą. Tak mniej więcej robimy taki kadr, który nam się najbardziej podoba. Nie? Mi osobiście ten leży. O. O. Tak. Bardzo fajna kompozycja, że to wytnę sobie plus te dwie prace. Jeszcze tak sobie pomyślmy, co byśmy mogli zrobić. Który fragment by nam się spodobał, albo mi. O, ja właśnie myślę, że ten będzie ciekawym rozwiązaniem. Ale ten potraktuję inaczej. Ten potraktuję jako formę geometryczną, bardziej abstrakcyjną i zrobimy coś takiego. O. 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 Zobaczcie. Teraz musimy to odciąć. Idę po nożyczki. Tak, pierwsza sprawa, odcinamy najpierw dół, z tego względu, jak przepniemy tu, to wszystko spadnie. Więc odcinamy dół, odkładamy na bok i stopniowo następne te. Momentami są bardzo grube warstwy. Warstw jest dużo, jest dość grube, więc jeżeli nie mieć siły, to poproście kogoś starszego. Widzicie, to mam teraz. Zdejmę ze ściany. Zobaczcie, to też jest nasza praca, to też jest rysunek. Tak, ten pas nas interesuje. Teraz jeden z rysunków, zobaczcie. Zupełnie inna forma. Zupełnie coś innego. Nowe wartości się pojawiają. Bardzo ważne i ciekawe dla nas. Odkładamy. O. Następny, nasza linia serca.
ponieważ kolejna praca, nasza Linne Serca. Bardzo, bardzo ciekawa, bardzo ciekawy rysunek. On zupełnie zaczyna inaczej wyglądać niż całość na ścianie. Zobaczcie. Odkładamy delikatnie. O. No i teraz wycinamy nasze kompozycje. Tutaj jest kompozycja numer 1. Zobaczmy, mamy teraz taką formę rysunku. Też ciekawa sprawa, bardzo. Wkładamy. No i teraz mamy jeszcze ten rysunek. Coś tam się tutaj odkleja. O, proszę bardzo, to możemy położyć w ten sposób. Zwróćcie uwagę teraz na to, co nam zostało. Słuchajcie, to też jest pewna forma rysunku, pewna forma gotowej kompozycji. Od nas zależy, czy chcemy ją wykorzystać, czy nie. Może powinniśmy ją zachować. Być może w trakcie przygotowywania wystawy, w sensie komponowania całej wystawy, przyjdzie nam w głowie jakiś kolejny pomysł z wykorzystaniem właśnie takiego obiektu, albo możemy go troszkę zmodyfikować. Wszystko to są, słuchajcie, nasze decyzje. To jest przede wszystkim nasza praca. Moja decyzja była taka, żeby wyciąć te fragmenty, które wydawały mi się najciekawsze i najbardziej odpowiednie do tej mojej całej koncepcji z linią serca i jakby z tym pułapem. Moje serce jest mniej więcej tutaj na wysokości, nie wiem, 1,40 m. Żeby zrobić, zakomponować całą ekspozycję z tą wytyczną.